Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 19 maja. Także zaczynamy karty Tarota. Potem Lenormand. Bardzo serdecznie pozdrawiam, moi drodzy, i zapraszam do wysłuchania. Karta głupca. No tutaj jest dużo radości i dzień poświęcony dzieciom, młodym osobom przede wszystkim, ale też możemy wybrać się niektórzy z nas na jakąś wycieczkę. Tutaj jest też randka wpisana w możliwości, że tak powiem, głupca, tej energii. Na pewno jest coś spontanicznego, niezaplanowanego, gdzieś się wybieramy nie planując i oczywiście mamy z tego dużą radość. Głupiec to jest nowy początek oczywiście. Możemy oczywiście czegoś się tutaj też nowego nauczyć, dowiedzieć. Coś się zaczyna. Czujemy wolność, czujemy radość, oczywiście nieplanowane działania. Czasem też jest dodatkowa praca, nowa, dorywcza, chwilowa, też możliwa. Także takie to, moi drodzy, energie. Tutaj są niepoważne rzeczy, śmieszne rzeczy, radosne. Nawet jak nam będzie coś dokuczać, to szybko się zakończy jakaś dolegliwość. Mogą być drobne dolegliwości jakieś przeziębieniowe, ale na pewno niegroźne, czy też, moi drodzy, drobne incydenty, tak jak czasem idziemy, potykamy się, ale to nic groźnego. Wszystko jest pomniejszone, proszę pamiętać, przy karcie głupca. No dobrze, i może jakieś tutaj rady, wskazówki, wyjaśnienia. Tak, idą zmiany na pewno w działaniu. Jest dobra jakaś tutaj, moi drodzy, energia, podpowiedź. Możemy wybrać się gdzieś na zewnątrz szczególnie. Też możemy się spotkać z dawno niewidzianą znajomą, znajomym. Także tutaj zmiany pozytywne. Kierujmy się w stronę natury na pewno tego dnia. I tu są też korzystne jakieś ciekawe nowiny. Także to wszystko, bardzo pozytywny dzień, pełen radości. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia kochani w kolejnych filmach.